Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Czy widzicie Państwo, co się dzieje w naszym kraju? Zamiast po prostu wyciągać konsekwencje wobec polityków, którzy popełnili domniemane przestępstwa, urządzono krwawe igrzyska. Rezultat? Kilkadziesiąt procent nas Polaków jest zachwyconych. Ciężko się dziwić. Wreszcie, kasta, która przez całe dziesięciolecia była bezkarna i w odczuciu opinii publicznej dopuszczała się ciężkich przestępstw, pozostając całkowicie bezkarną, być może zostanie rozliczona, chociaż za część tego, co zrobili. No, drodzy Państwo, uchu, 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 ludzie się cieszą jak cholera. Tyle, że to cieszenie bardzo mocno przypomina cieszenie się Rzymian na trybunach Koloseum. Którzy patrzyli na rzucanie chrześcijan lwom na pożarcie. Tam już merytoryka ma coraz mniejsze znaczenie, liczy się ebanie pisu i robienie pisowcom krzywdy. Jaki jest znowu tego rezultat? Bo, wiecie, jest akcja, jest reakcja. Ludzie widzą, jak zrobiono ze ścigania domniemanych przestępców czyli Procedury ściśle sformalizowanej, opisanej w ustawach, igrzyska, show. Ludzie to widzą i część uczestniczy w tych igrzyskach, części się to podoba, a część reaguje odwrotnie. Większość reaguje lękiem, bo zdaje sobie sprawę, że takie igrzyska wcześniej czy później muszą wymknąć się spod kontroli. Najpierw będą brać się za pisowców, a potem, jak już się pisowcy skończą, to za kogo? Drodzy Państwo, wszak w takiej zasadzie dawać chleba i igrzysk, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, głód rośnie w miarę jedzenia. I tak jak PiS dawał tego chleba, najpierw 500, to potem musiał podwyższyć na 800, bo 500 było mało. Tak samo tutaj platforma z kolegami, która zapełnia igrzysk, będzie musiała coraz to bardziej podnosić emocje, podnosić emocje, podnosić emocje, bo ich widownia będzie się nudzić. Więc ludzie się boją. Hola, może ja będę następny? Może jak się skończą winni, to wezmą się za niewinnych? A może tych winnych to nie będą ścigać, bo ci winni to jednak koledzy po fachu. Politycy może będą brać niewinnych, a może będą brać Płotki. I tu się robi, drodzy Państwo, bardzo, bardzo ciekawie, bo ten strach, ten lęk, połączony jednocześnie z takim źle rozumianym współczuciem, czyli odpuśćcie im, bo oni cierpią, zostawcie ich, bo oni cierpią. No, co z tego, że oni na przykład zaszczuwali ludzi i dla politycznych korzyści niszczyli ludzi, być może przyczynili się na przykład do samobójstwa kogoś no ale ich żony takie biedne, nie umieją termostatu obsłużyć, wypuścić, oni głodują, biedni, 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 tak? Współczucie, litość się robi. Silna emocja. No i do tego jeszcze zawsze ktoś tam uwierzy w pisowską propagandę, że to wszystko to ci ludzie są kryształowo czyści i się ich czepiają na przykład za to, że walczyli z korupcją albo że chronili polskich granic, żeby żaden nielegalny imigrant się do Polski nie dostał. W ten sposób, że tym, którzy się chcieli dostać nielegalnie, to handlowano wizy i już się stawali legalni, nie? Ale jaki jest rezultat? Pióruńskie emocje. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie są emocje, których nie powinno być. Rezultat? Nasz kraj coraz bardziej przypomina beczkę prochu. Wystarczy tam tylko rzucić zapałkę i my się pozabijamy nawzajem. Miejmy nadzieję, że tylko w przenośni, ale wyobrażacie sobie, co by było, gdyby na przykład... Jakaś wroga polska siła, a przecież takich nie brak, zrobiła operację fałszywej flagi i podszywając się na przykład pod bojówkarzy Tuska, poszła na marsz pisowców, zwanych chyba dla całkowitego zmylenia przeciwnika. Marszem wolnych ludzi. Nie wiem, co to ma wspólnego z wolnymi ludźmi, ale no tak, tak to nazwali. nie? Równie dobrze ja mógłbym na przykład swój, swoją demonstrację nazwać demonstracją łysych, nienagalnie nie ogolonych. i Też by zarejestrowali. Nie? No ale wyobraźcie sobie, jakby na manifestację pisowców poszła grupa, nie wiem, 500 ludzi, którzy podszywaliby się pod zwolników Tuska im tam wpierdzieliła. Policji na przykład by nie było. Poszłaby na kawę, pokazaliby to w mediach. Drodzy Państwo, rezultat byłby taki, że mogłoby dojść do odwetowych samosądów. A na pewno byłby pretekst do wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. No, ciekawe, nie? Zwłaszcza, jak sobie przypomnimy takie słowa hołowni, który mówił o tym, że niedługo trzeba będzie zrobić, że niedługo. Możliwe, że będzie trzeba zrobić coś, co się społeczeństwu nie podoba, ale nie będzie gadania, coś takiego, nie? Bardzo fajnie się rządzi władzy w momencie, w którym nie musi przejmować się demokracją, bo stan wojenny w praktyce, mówię w praktyce, bo teoretycznie nie, ale w praktyce znosi demokrację. Wtedy praktycznie nie masz większych praw, no. Legalnie mogą zrobić z siebie no obywatela pod, pod stanem wojennym, pod marszał Low, jak to się mówi w Stanach Zjednoczonych. Przypadek, drodzy państwo? Czy może nie daj Boże o to chodzi? Wiecie, ja nie zakładam, nie chcę zakładać, że nasi politycy świadomie dążą do skrzywdzenia nas Polaków. Dlatego być może wykazuje się w tym momencie skrajną naiwnością, ale wykaże się. I zaapeluję do polityków z obu stron konfliktu o to, żeby... Nie wiem, wyszli na świeże powietrze, bo wyraźnie oczadziali. I trzeba by im trochę, żeby tego tlenu do mózgu doszło. W chwili obecnej sytuację mamy taką, że świat jest na krawędzi globalnego konfliktu. Mówię o konflikcie militarnym, bo konflikt ekonomiczny, finansowy, gospodarczy to przecież już jest i to od dawna. Przecież nie dalej niż rok temu w Europie obawiano się, że nie starczy nam. Paliwa na zimę i że będziemy musieli wprowadzać limity temperatury w mieszkaniu. W niektórych krajach podobno wprowadzili i będą przerwy w dostawie prądu. To było rok temu, drodzy państwo, szybko zapomnieliśmy. Czego to było efektem? No, wojny, drodzy państwo, gospodarczej, mieliśmy problem w zakupach nośników energii. Od Rosji nie chcieliśmy kupić, a Rosja tak zadziałała, że na przykład nie do końca każdy chciał nam sprzedać. Na szczęście się udało, ale wiadomo, że udało się między innymi dlatego, że zima była cieplutka. Farta niesamowitego mieliśmy, nie? Natomiast wojna kinetyczna, światowa coraz bardziej stoi w powietrzu, tak? W chwili obecnej mamy kilka takich konfliktów, gdzie takich kilka lokalnych, tak? Izrael, e, Jemen, Um, Ukraina oczywiście, ale w Ameryce Południowej coś się tam kroi e, i, i Iran to jest kwestia czasu, e, ten Tajwan też wydaje się być kwestią czasu. Nie? Kroi się tych konfliktów od groma. Coś słyszałem ostatnio, że e, ten, m, że e, Iran ma jakieś problemy chyba z Pakistanem. Coś tam przypadkowo, ktoś kogoś ostrzelał. Jest odpowiedź taka, że. ale z artylerii ciężkiej, a nie z pistoletu. Jest odpowiedź, że. no, jak się jeszcze raz coś takiego stanie, to my też was przypadkowo ostrzelamy w centra waszych miast. Jesteśmy u progu globalnego konfliktu, a na pewno mamy konflikt w Europie, tak? Specjalnie nie używam słowa na W, nie z braku szacunku do ludzi, którzy giną w tym konflikcie, tylko. Tego słowa na w algorytm nie lubi, a wiadomo, że rozpoznaje mowę bardzo dobrze. Ale no drodzy Państwo, przecież, czy w takiej sytuacji, w której na naszym kontynencie u naszego sąsiada jest konflikt zbrojny przez granicę drugiego sąsiada, Białoruś, jest na, przeprowadzany jest na nasze terytorium konflikt atak hybrydowy przy pomocy tak zwanych uchodźców? To warto. Znaczy inaczej? Jak można dopuszczać do sytuacji, w której nasz kraj jest na prowadzony ścieżką w stronę wojny domowej? No bo przecież to w tą stronę idzie. I zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, na przypadki. Przecież w Niemczech jest podobnie. Z innych powodów, tam akurat nie szczuje się Niemców na Niemców, tam akurat obywatele Niemcy walczą z rządem. Tam zaczęło się od rolników, potem do tych rolników dołączały coraz to nowe grupy społeczne. No, Niemcy praktycznie stanęli. Stanęły, przepraszam. Ciekawe, nie? Niemcy praktycznie stanęły. W Polsce, jak tak dalej pójdzie, to zaraz ludzie zaczną się bić na ulicach, bo już jest ten poziom agresji. Pod, podsycany zarówno przez PIS, jak i przez platformę. Nie. I zwróćcie uwagę, drodzy Państwo że to niestety wydaje się, że jest zachowaniem planowym, skąd wiadomo, że to się, że to raczej wydaje się być zachowaniem planowym. A no dlatego, że to było łatwe do przewidzenia. Znaczy łatwe. No. dużo ludzi tego nie przewidziało, ale ja na przykład przewidziałem. Pamiętacie moje vlogi? Zrobiłem takie trzy vlogi na przełomie roku 2023/2024. i 2024. Pierwszy podsumowanie 2023. To takie specyficzne, bo to takie normalne, to dużo ludzi robiło, to ja zrobiłem o rzeczach, których nikt się nie spodziewał, że się zdarzą w 2023, ale się zdarzyły. I tam było 10 rzeczy takich, co to jakbym mu powiedział w 2022, że to się zdarzy, to by mi się w głowę, powiedzie popukali powiedzieli Krzysiu, i szukaj spiskowych teorii gdzie indziej. A te rzeczy się zdarzyły w 2023. Potem to było takie specyficzne podsumowanie roku. Ja dam do tych linków. Yy, yy, zajrzyjcie na stronę główną do zakładki wideo, tam, tam to będzie. Potem zrobiłem moje przewidywanie na 2024 i tak przewidziałem dokładnie, że tak będzie, drodzy Państwo. I zobaczcie, że to się dzieje. Patrzcie. PiS wbrew wszelkim zasadom przyzwoitości usiłuje bezczelnie bronić dwóch przestępców Wąsika i Kamińskiego. W dodatku usiłuje ich bronić nieudolnie. Już pomijając fakt, że są przestępcami, są skazani prawomocnym wyrokiem sądu, można ich nazwać przestępcami. Aktualnie, gdy kręcę ten vlog, odbywają karę pozbawienia wolności dwóch lat. Wydaje się, że za to, co przynajmniej medialnie im się zarzuca strasznie niską, bo tam siedzą za przekroczenie uprawnień, nadużycie władzy, takie klimaty czyli coś, co się kojarzy na zasadzie takiej, że nie wiem Policjant nie miał, nie miał, nie wiem, nie miał uprawnień, żeby przeszukać ci plecak, ale przeszukał ci plecak. No ale, a według mediów, to oni próbowali wrobić konkretnych ludzi i kreowali sztucznie przestępstwa żeby, dla celów politycznych, żeby zniszczyć konkretnych ludzi i konkretne partie polityczne. No to za coś takiego to przynajmniej 25 lat albo dożywocie. Oni tylko dwa. No i zobaczcie, mimo tego, że, że według tego, co im udowodniono przed sądem, robili Obrzydliwe rzeczy, po prostu obrzydliwe, to wychodzi prezydent i mówi, że oni są kryształowo-czyści. Zamiast po prostu odsiedzieć, to jakieś świecie, jakieś akcje, że oni tutaj e, walczą za Polskę. Jeden z nich podobno zrobił odwołanie do Powstania Styczniowego. No dobrze, kurde, że nie do bitwy pod Grunwaldem. Nie? Jaki cyrk jest z tego robiony? Cyrk nad cyrki. Dalej. Wydaje się, że prezydent Duda. Albo jest jeszcze gorszym prawnikiem niż myślałem, a podkreślę, że ja o poziomie umiejętności prawniczych pana prezydenta Dudy miałem zdanie fatalne. Moim zdaniem, nawet niemiernym prawnikiem jest pan prezydent Duda, tylko jeszcze gorszym. Zastanawiam się, czy to na Uniwersytecie Jagiellońskim tak źle uczą, czy może zaszły jakieś nadzwyczajne na okoliczności, bo wydaje mi się, że ten pan nigdy nie powinien studi skończyć studiów prawniczych, a od, o. Yy, zrobieniu doktoratu, no to w ogóle nie powinno być mowy, ale i, 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 na, i nawet tutaj, albo przy tak słabym znajomości prawa przez pana prezydenta Dudę i tak przeszedł sam siebie, no bo zobaczcie, pan prezydent Duda mógłby u, u, nie, yy, ułaskawić pana ułaskawić pana Wąsika i pana Kamińskiego na pstryk. Ułaskawiam ich, ja jestem prezydentem, mogę to zrobić, proszę ich wypuścić. Już. Są kryształowo czyści w mojej ocenie, co z tego, że sąd stwierdził inaczej, co z tego, że no, dowody są druzgocące, ja uważam inaczej. Proszę ich wypuścić, mógłby. No a zamiast tego rozpoczął procedurę, która jeszcze bardziej pocyca emocje. Bo teraz pisowcy są przekonani, że Wąsik i Kamiński zostali powtórnie ułaskawieni, a mimo wszystko w wyniku jakiejś zmowy platformersów, nie zostali wypuszczeni, mimo że zostali powtórnie ułaskawieni. No i oni nie rozumieją, i oni się boją. I oni uważają, że platforma to już tak całkiem nie, e, całkiem nie przestrzega tego prawa, i za chwilę to każdego niewinnego będą wsadzać do pierdla. Żeby nie było wątpliwości, a broń Boże nie twierdzę, że Platforma Obywatelska jest święta i że Platforma Obywatelska nie może dopuścić się jakichś strasznych rzeczy. Przecież jestem przekonany, że może i że pewnie już coś tam zrobiła, a, być, a na pewno do końca rządów zrobi niejedną okropną rzecz. No ale w przypadku, drodzy Państwo, w tym przypadku Gwąsika i Kamińskiego to po prostu pan prezydent zdecydował o takiej, a nie innej procedurze i tyle. Więcej on da dalej może powiedzieć zmieniam procedurę, proszę ich wypuścić. Nie. Czy pan prezydent chce żeby oni siedzieli w więzieniu i chce, albo ktoś to panu prezentowi, boję się tego powiedzieć, wydaje polecenia, albo prosi, szepcze na ucho, chce za dymy. Dalej. Platforma też się zachowuje, jakby chciała za dymy, drodzy państwo. Tak się, tak się zachowuje, zobaczcie. Nawet w sprawie Wąsika i Kamińskiego, prawda? E Dlaczego drodzy Państwo, tyle szumu, prawda? Dlaczego to jest takie głośne? Dlaczego jest takie trochę, bym powiedział, wyżywanie się? Ale poza tym, TVP, przejęcie TVP przez rząd Tuska nie mogli od razu zrobić tego numeru z postawieniem w stan upadłości, czy tam w stan likwidacji i w ten sposób przejąć władzę? Mogli. Mogli, oczywiście, że mogli to zrobić. Jest to sztuczka, jest to dosyć podłe, moim zdaniem, ale jest to działanie na prawie poprzez tego tak zwanego likwidatora, czy, czy likwidatora, i tak zwane postawienie w stan likwidacji, które wiadomo, że nie doprowadzi do zlikwidowania mediów, tylko jest to sztuczka, żeby przyjąć władzę w mediach publicznych. Jest to wredne, ale zgodne z prawem, legalne. Dlaczego od tego nie zaczęli? Dlaczego najpierw zaczęli tą imbę? Z podmianą prezesów i tak dalej tak dalej, która jest całkowicie nielegalna. Prawda? Dlaczego od razu tego tak nie zrobili dalej? Akcja z panem Wawrzykiem. Skoro pan Wawrzyk, on, on poprosił, żeby używać pełnego imienia i nazwiska. Wiecie, pan Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, ten, którego nazwisko pojawia się w kontekście. Afery, afery wizowej, co że tam handlowali rzekomo wizami. Mówię rzekomo, bo dopóki im nie udowodnią w niezawisłym sądzie, no to trzeba tak mówić, nie? Ten co to jeszcze niedawno plotkował sobie na sali Sejmowej z Morawieckim, TikToki z panem Kaczyńskim kręcił, z panem Błaszczakiem, jeszcze takie inne rzeczy, a teraz nagle wszyscy go nie znali, nie? Prawda? Faceta. Nie zapuszkowano, prokuratura nie wystąpiła nawet do areszt tymczasowy. Po prostu postawili mu zarzuty, wyznaczyli bodajże poręczenie majątkowe na jakąś śmiesznie niską kwotę, 100 tysięcy złotych. Tutaj się muszę wytłumaczyć, dla mnie 100 tysięcy złotych to kupa forsy, ale dla polityka z tak wielkimi koneksjami, sądzę, że dla niego zorganizować 100 tysięcy złotych, to dla mnie jak zorganizować trzy dychy na zestaw w McDonaldzie. No, okej, okay, no. nie są to pieniądze, że Nie, no, nie będę ukrywał. No, kurde, no, na zestaw w McDonaldzie mnie stać? <noise> Noszę tyle przy sobie, sądzę, że, że koledzy pana Wąsika noszą tyle przy sobie, yy, te 100 tysięcy przy sobie, nie? No to, No to... Dla porównania, jak za, za czasów wpisu Giertycha e, chcieli, chcieli wsadzić, to Giertych dostał 5 milionów. Bodajże 5 milionów. No i jaki był rezultat? Giertych wyjechał z Polski. Mimo wpłaty 5 milionów. Do czego pije? Do tego piję, że ten pan, e, że ten pan, e, że ten pan były minister spraw zagranicznych, wiceminister spraw zagranicznych. Te 100 tysięcy to jest dla niego jak splunąć. Więc skoro wyznaczyli mu tak niskie po, 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 poręczenie majątkowe, to jak on będzie chciał zwiać, to nie ma żadnych wątpliwości, że, mm, że zwieje. Prawda? No to skoro i tak pozwolili mu zrobić coś takiego, że jak będzie chciał, to zwieje. To dlaczego zrobiono taką szopkę? Dlaczego go zatrzymano? Dlaczego nie dostał po prostu wezwania, czy to na prokuraturę, czy na policję, czy do jakiejś innej instytucji, w charakterze podejrzanego? No, tak się, drodzy państwo, robi. Jeżeli nie zamierza się zastosować jakichś środków typu niewolnościowych, czyli właśnie aresz, coś takiego, to się normalnie wzywa pacjenta, żeby przysz, przyszedł yy, na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Zaczyna się od postawienia mu zarzutów, przedstawia mu się zarzut, no, a następnie go się pyta, czy przyznaje się do winy i ewentualnie go się przesłuchuje. A tutaj wielka pompa, wjazd, zatrzymanie, cała szopka w internecie pełno zdjęć z tego jest, jak go tam prowadzą. Straszne rzeczy. Nie będę wam tego pokazywał, bo nie chcę emocji nakręcać. No to byłem przekonany, że przynajmniej dostanie trzy miesiące w areszcie. Nie wypuścili go. Platforma też bardzo grzeje. I teraz zobaczcie, Niemcy zdestabilizowane. Polska na skraju ostrej destabilizacji. Wszystko w kontekście konfliktu na Ukrainie. Komu to jest na rękę? Kto to robi? Nie rozumiem tego, bo jeśli w czymś się zgadzają ze sobą platformersi, przepraszam, tuskiści i tuskiści i pisowcy, to w kwestiach wchodzenia w konflikt z Rosją. Czy przychowania nas na ten konflikt z Rosją? O, tak to ładnie powiedzmy. No, drodzy państwo, nie widzicie tego? Um, um, 6 godzin na stawiennictwo się natychmiastowe w jednostce w pewnych okolicznościach, pewnych ludzi, nawet 230 tysięcy ludzi na komisjach wojskowych, szkolenia do 200 tysięcy ludzi, w tym cywilów, którzy nigdy w życiu nie byli w wojsku, oczywiście przymusowe, po wszystkim już będziesz żołnierzem. To jest ewidentne szykowanie nas na wojnę. Miejmy nadzieję, że na wojnę, której nie chcą, i na wojnę czysto defensywną, czyli że szykują nas na wypadek, gdyby ktoś nas napadł, i że nie chcą, żebyśmy zostali napadnięci. No ale gdybyśmy byli napadnięci, to też musimy się szykować. No miejmy nadzieję. Gorzej, jeśli szykują nas do wrzucenia w jakiś konflikt zbrojny, bo w to, że Rosja nas napadnie w momencie, w którym z samą Ukrainą nie może sobie poradzić, to, to nie wierzę. No. Ja co prawda o politykach mam złe zdanie, więc o Putinie też mam złe zdanie, ale uważam, że nie jest, jest chodzącym idiotą i skoro z jednym krajem nie może sobie poradzić, to z dwoma tym bardziej sobie nie poradzi, więc nie sądzę, żeby chciał nas zaatakować. No ale możliwe, tak? Poza tym nie daj Boże sobie poradzi z tą Ukrainą, nie daj Boże. No i może potem, za kilka lat, jak się odbuduje, pójdzie w nas. Nie daj Boże. No ale gorzej... Jeśli oni szykują tutaj polską armię, żeby nas dorzucić do wojny na Ukrainie, jak to kiedyś ten amerykański, znaczy formalnie polski, ten specjalista geopolityki mówił, że być może tak Amerykanie zrobią, że nas dorzucą do tej wojny, nie? No ale wracając, tak? Boją się tego Putina, bo szykują nas na wojnę. Miejmy nadzieję, że na defensywną, której nie chcą. Chyba wydaje się, że, że jest ważne w takim kontekście, żeby nasz kraj był zjednoczony, żebyśmy stanowili jako Polacy jedną pięść, a nie żebyśmy byli narodem turbopodzielonym, gdzie walczymy ze sobą i gdzie są gigantyczne zamieszki. Również z takich powodów, że takie demonstracje, zamieszki, które już się zaczynają powoli wykluwać. To jest idealna zasłona dymna do roboty wszelkich służb. Prawda? Ktoś coś chce zrobić, jakiś zamach, no to idealnie łatwo się w takich zamieszkach coś robi. Nie, jakaś grupa wychodzi z tłumu, wchodzi z tłumu i tak dalej. Dlaczego oni to robią? To jest. To jest coś po prostu strasznie, strasznie głupiego. Dalej. Żeby nie było wątpliwości, bo. Ja osobiście uważam, że polityków trzeba rozliczać za rzeczy, które zrobili. Ja broń Boże nie broni pisowców. Ja uważam, że pisowcy mnie bardzo mocno skrzywdzili. Jestem osobiście zainteresowany, żeby wobec nich wyciągnąć konsekwencje. Natomiast jako Polak jestem zainteresowany, żeby wyciągnąć konsekwencje wobec każdego polityka, który złamał prawo. Ja to wielokrotnie mówiłem. Jeśli wreszcie politycy zaczną, przepraszam za wyrażenie, wsadzać siebie nawzajem do więzienia za przestępstwa, to jest szansa, że przestaną je popełniać, bo będą się bać, że jak oddadzą władzę, to będą rozliczeni. I to jest dobre z społecznego, ze względu na dobro społeczne, dobro wspólne. W chwili obecnej jest praktyczna zasada. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. W związku z tym, politycy robią e, straszne rzeczy. I de facto nie ponoszą za nie odpowiedzialności. To jest bardzo zła sytuacja, tak nie powinno być. Nie mówię tutaj o wrabianiu polityków coś, bo to jest złe. Nie mówię o jakiejś politycznej zemście, bo to jest złe. No ale wydaje się, takie jest przekonanie dużej części ludzi, że duża część polityków ma tyle na sumieniu, że tam nie trzeba robić żadnej politycznej zemsty, żeby wyciągnąć konsekwencje. Wystarczy, tak jak każdych innych ludzi, Stawiać przed sądami za przestępstwa. Ewentualne, hipotetyczne. Domniemane. O. Prawda? No, tylko tyle i aż tyle, drodzy Państwo. I wtedy jest wreszcie szansa, że nasz kraj będzie szedł w dobrą stronę. Bo politycy zaczną się zajmować tym, czym się powinni zajmować. Czyli tworzeniem prawa, rządzeniem i tak dalej, a nie kombinowaniem na boku jak tu skręcić ileś tam milionów z funduszu takiego czy strakiego, nie? Tyle drodzy państwo. Bo tutaj jeszcze raz podkreślę, problemem nie jest to. Także ja jestem za tym, żeby wyciągać konsekwencje za przestępstwa. Ale zwracam uwagę, że w tym momencie robi się z tego polityczny cyrk. Robi, robi się z tego igrzyska. Więc są dwa niebezpieczeństwa. Pierwsze, co się, co się stanie, jak się skończą ludzie, których można wsadzić? Czy nie będzie szczyt cz czegoś na miarę, tak? Czy ludzie po prostu nie będą wrabiani? A drugie, co się stanie, jak z tego będą zamieszki? I teraz powiedzmy sobie o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Zwróćcie uwagę, że jak do tej pory. Siedzą same płotki. To znaczy pan, poza panem Wojsikiem i Kamińskim, gdzie pan Kamiński płotką nie był, broń Boże. Ale. Yy, no ale to też nie jest jakiś taki supertopowy polityk. Ktoś mówi coś o postawieniu jakichś zarzutów Morawieckiemu, ktoś mówi o postawieniu jakichś zarzutów Kaczyńskiemu. Przecież kurde, jeśli w rządzie Morawieckiego działy się takie hardkory, jak się mówi, że się działy. To przecież facet co najmniej nie dopilnował. Prawda? Ciekawe, że właśnie na razie same płoteczki. Zobaczymy, co to będzie dalej, drodzy państwo. Zobaczymy w ogóle, czy ktokolwiek poza Wąsikiem i Kamińskim pójdzie siedzieć. Realnie. Tymczasem ja bym chciał, drodzy państwo, zaapelować do jednej i do drugiej strony politycznej batalii. Do Pisu chciałbym zaapelować, żebyście, drodzy państwo, przestali mówić, że przestępcy są kryształowo czyści. Bo to nieładnie. Również dlatego, że to państwu szkodzi, bo jeśli według państwa przestępcy są kryształowo czyści, to co zrobili ci niekryształowo czyści spośród was? No jeśli ci kryształowo jak udowodniono im przed sądem, uczestniczyli w tworzeniu sztucznym Przestępstwa wydaje się, że z powodów czysto politycznych, to co robią ci z was, którzy nie są kryształowo-czyści? Mordują ludzi? Nie ja wiem, krzywdzą dzieci? No, ja nawet nie chcę tak myśleć, a dlatego no, nie mówcie o nich, że są kryształowo-czyści, bo nie są. A druga rzecz to no, jest po prostu nieładnie kłamać. Ale w ten sposób wprowadzacie ludzi w błąd i przez to ludzie wychodzą na ulicę. Będąc po prostu w błędzie, że oni niby bronią jakichś niesłusznie skazanych więźniów politycznych i przez to nakręcacie Państwo emocje. Ale mam tu również apel do drugiej strony, do Platformy Obywatelskiej. Fajnie, że za Waszych rządów zaczyna się stawianie zarzutów. Fajnie, że ten wiceminister spraw zagranicznych szkoda, że tylko on. Fajnie, że wreszcie Wąsik i Kamiński. Trafili do więzienia, oby nie wyszli a nawet dnia przed końcem tego wyroku, oby wcześniej zdążył się rozpocząć ich uczciwy i rzetelny, jak nie mam, proces dotyczący afer, w których padały nazwisk, ich nazwiska. Jeśli sąd zdecyduje, że tam też są winni, mam nadzieję, że z jednego, że, że, że to pójdzie szybko, tak? Że sąd orzeknie prawomocnie przed, przed końcem tych dwóch lat. Tam są dość proste sprawy. Miejmy nadzieję, że to będzie priorytet. Mam nadzieję, że inni też będą mieli stawiane zarzuty, bo jak już mówiłem, powinno tak być, że, że ewentualni politycy popełniający ewentualne przestępstwa odpowiadają jak każdy inny człowiek. Ale na Boga, drodzy Państwo, nie róbcie z tego cyrku. Jest zasadnicza różnica między sprawiedliwością polityczną jadką. Państwo robicie polityczną jadkę. To, że pisowcy teraz tak łatwo mogą wyprowadzać ludzi na ulicę, że mogą um, no iść, nie daj Boże, w stronę wariantu siłowego, to jest przez to, że wy robicie tą polityczną jatkę że wy robicie tą chuspę, że wy idziecie w stronę tego cyrku. Nie róbcie tego również dlatego, że ludzie muszą widzieć, że to nie są biedne skrzywdzone istotki, tylko ewentualni ludzie, którzy popełnili przestępstwa. Nie wyżywajcie się na nich. Naprawdę chcecie walczyć o elektorat? Nie wiem jak to powiedzieć. Wielbicieli Patostreamów. bo jest w Polsce taka specyficzna grupa ludzi, która lubi patrzeć, jak inni cierpią. I oni Wam teraz klaszczą i to oni oglądają kanał Sejmowy i uwielbiają patrzeć, jak Pan Hołownia poniża posłów w sposób bardzo elokwentny, i, ale jednak poniża ku uciesze tłumów posłów. Bardzo satysfakcjonujące dla bardzo wielu ludzi, ale wydaje mi się, że niegodne. Tak samo dużo ludzi cieszy się patrząc na cierpienie pisowców. Ciężko im się dziwić, biorąc pod uwagę, co pisowcy robili przez 8 lat, jak wiele ludzi czuje się przez nich skrzywdzonych. Ale jeszcze raz podkreślę: sprawiedliwość, a nie polityczny cyrk. Bo polityczny cyrk doprowadza do. E, do waśni. do manifestacji, kontrmanifestacji i do wariantu siłowego. W Polsce jest potrzebny spokój. Mieliśmy najpierw. Protesty nauczycieli, potem COVID, potem wojnę na Ukrainie. W międzyczasie takie mniej, mniejsze rzeczy, jak kryzys energetyczny i kilka innych. My naprawdę potrzebujemy spokoju, a nie czterech czy ośmiu lat non-stop walki spokój. Również w kontekście tego, że nie daj Boże. Jak się zdestabilizujemy, to naprawdę ktoś nas napadnie. Wiecie, słabego człowieka pijanego, to i dziecko pokona, tak? Jak będziemy zdestabilizowani wewnętrznymi sporami, to nie będzie raczej większego trudności, żeby na nas napaść. Więc o spokój, apeluję o spokój, proszę. Trzymajcie się, drodzy państwo, i zapraszam, obejrzyjcie moje vlogi z przewidywaniami na 2024 rok. Oby się nie sprawdziło do końca. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!